Cześć! Cześć, Aga. Co słychać? Ano, proszę Państwa, wszyscy nasi znajomi, goście, których spotkaliśmy na naszej drodze, którzy obserwujecie nas na Facebooku, chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć o dwóch metodach komunikacji, które wykorzystuję ja osobiście ostatnio. Znacie nas z różnych miejsc, z różnych szkoleń, z różnych wydarzeń. Spotkaliśmy się nie raz i nie dwa. I nie raz mówiliśmy o tym, jak ważny jest Braille, jak ważny jest alfabet Lorma. Fundacja Transgresja działa na rzecz osób głuchoniewidomych i ja taką osobą jestem. W nocy z 4 na 5 lutego 2023 te resztki słuchu, które miałem w prawym uchu, które pozwalały mi komunikować się za pomocą mowy ustnej, za pomocą aparatu słuchowego, straciłem. Obudziłem się, nie słyszałem nic. No i zmuszony zostałem do wykorzystywania dwóch metod komunikacji. Najpierw alfabet Lorma. On jest bardzo ważny dla osób głuchoniewidomych. Szanowni głuchoniewidomi, szanowni znajomi osób głuchoniewidomych, asystenci osób głuchoniewidomych, uczcie się Lorma i trenujcie go. Trenujcie, bo znajomość Lorma to jedno, ale szybkie posługiwanie się tym Lormem to jest kwestia druga. Więc zacząłem używać Lorma. Dobrze, że wokół siebie mam kilka osób, które tym Lormem się posługują i zacząłem lormować. I to jest metoda komunikacji polegająca na tym, że na dłoni dotykamy odpowiednich miejsc, kreślimy w odpowiednich miejscach bądź to linie, bądź to jakieś inne kształty, bądź dotykamy jednym, bądź kilkoma palcami w jakieś miejsce. I to są litery. Z tych liter tworzymy wyrazy, a między wyrazami uderzamy dłonią, żeby oddzielić właśnie jeden od drugiego. I ta metoda komunikacji jest metodą dobrą, w miarę szybką, ale oczywiście są szybsze metody komunikacji. Wykorzystuję więc monitor brajlowski. Monitor brajlowski, który ma wyświetlacz, ma klawisze. Na tym wyświetlaczu są punkty brajlowskie, gdzie ja czytam. Czytam to, co ktoś do mnie na przykład napisze na jakimś komunikatorze, czy napisze do mnie wiadomość elektroniczną i ja czytam brajlem. Dlatego, że monitor za pomocą łącza Bluetooth połączony jest ze smartfonem. Mogę też napisać. Ponieważ nie utraciłem zdolności mowy, no to mogę dyktować. Ale mogę też poprawiać, stawiając brajlowskie znaki. Więc korespondencja i ta forma komunikacji dla mnie też jest dostępna. Jeżeli ktoś nie zna Lorma, może ze mną się porozumieć. Uczcie się Braille'a, uczcie się nowoczesnych technologii. Warto to robić, bo te metody komunikacji się w różnych momentach życia mogą przydać. Yeah.
francuzy IL li podzieliłeś się swoim doświadczeniem.